Pago obstawił naszą przegraną, czuję. Pago. To ta klątwa! Wąsam jest. Musisz zaśpiewać o wąsie piosenkę. Jakbym chciał, żebyś zarapował coś, Pago. Whippity. Whippity, whippity. Prawo, lewo. Whippity, whippity. Kiedy przyjdzie ochota, to i wąs kota wychro robota. To jest Lechrok Pawla, gdzie naprawdę możesz schować. Ty uczeń przerósł mistrza, ty. A po francusku też będziesz rapował? Paweł, jeszcze raz musisz to powiedzieć, bo humor mi się polepsza. Baniakuty, dzięki bardzo. Wiesz, jeszcze coś porapuj. Dawaj. Ja jest, teraz ja się zaczynam stresować z tym. Coś o Emeritas Banditos ty zaśpiewaj, może zarapuj. Ja beatbox, Pago, a ty ten. Wczoraj? Jakie były? O, Papito będzie beatboxował, ty Pago wjeżdżasz w beat i rapujesz. Cztery. Zaczynaj, Pago. Kiedy przyjdzie ochota, to i wąs kota, wychro bota. Co ty robisz za... To chyba nie był beatbox, tylko to było takie... No to było robienie sobie dobrze chyba. Liczyłem, parę lat. Chyba nie masz papierów na to, powiem ci. Oj, kurwa, dawać mnie ich. No, poczekajmy, czy chwilę aż Pago ping zejdzie. Nie no. Nie, teraz bo zemę się. Mieli cienzorę, mówi, że beatbox zrobi. No właśnie. Cierpienie młodego papy. Dawaj. To gramy tak, co? Sayo i Pewel na A we dwóch. My się tutaj schowamy. Ja mogę z trumnem baitować. Tak, no zrobię tak. To ja pójdę na trumny w takim razie. A, ty na trumny, dobra. Chyba, że ktoś chce iść. Ja mogę pójść z trumny. No iść sobie. O, bo wy to będzie... W sumie jak nie będzie smoka do respa, to ja będę wracał chyba po prostu. Ty chcesz się do ciemni czy do trójki? Nie widziałem środka. Fajnie. Smok do respa. Rampa jeden. B będzie, no. Ja lecą. To ja do stabu. Miejcie sobie tam. Pago. No to ja. Pomóż. Ale poszła analiza, kurde, zobaczcie. No Henry to jest normalnie bóg analizy, no zobaczcie. Jak żeśmy to zrobili. Ale elegancko. Do haremu trzeba zapłacić jeszcze. Nie no, Henry pięknie ty. My tu się zastanawiamy nad trenerem, a to proszę. Nie widzę. Był na końcu, ogródek. Przez poli. Wyskocz. Nie ma nic. Chyba słyszy nas. Ciało. Okay. Basen was skoczył. Ja. Gość jakiego tam flika chciał dać. On myślał, że zabił cię chyba. On jest twoim fanem, Paweł, wiesz? I on tak, nie no, Pawła to nie zabije. Jakby to był Paweł, to myślę, żeby kliknął do końca, ale nie. Pawła? Saju Pawełczaka? Nie. No właśnie. Jeszcze jeden. Nice. Dobrze. Ty może ktoś tą transmisję tam jakąś wyłączyć w tle? A to mówię, jest transmisja w tle. Jakieś wiadomości lecą. Potrzebuję. Dostępną. Dam ci. Dziękuję. Dam. Możesz a, dobra. Masz dużo. No to dam. A u kogo to leci? To u mnie, bo u mnie jest Leszek, wiesz? Leszek ma wyjebany, my gramy o telewizor ogląda ty. No. Nie, on tutaj komentuje nasz meczek. Staję sobie, Pago, możesz Molotowa mieć? Masz Molotowa, Pago? Fajnie, mam... Ale jajca. Co tu się wydarzyło? Nie, no, Marek Kongowski, nie masz... Co zrobił? Co stało? Zajcia WP. Poddaszam, tak skręcił mnie. Ja w ogóle patrzę, my gościa pod daszkę. Kopę Pago Bran może na tyta się koła. Na środku. Nie no, na luzaku. Ten jeszcze pokonuje, ale jajca. Pago dał headda, nie? Ładnego. No. Drugi. Rzuta smoka i wskakuj na mnie. Czekaj. Widziałem nogę, jest na krótko. Dobra, gdzieś dawaj, się? Dobra. Kreszek. No, wrot odpalił. Dobra. Za drugim jeden piacho. Średnio, tak? Wróć tam defensę. Idę w BS. Na przestrzał AFP, chyba patrzy. Mała dali. Lordę, chodzą. Chodzą! BS jeszcze, ostatni BS. A zakręcił wąsem. Spalmy i wysadźmy może, co? Tak, ja palę na blisko. Dobra. Palisz na daleko? Spalę na daleko, jak możesz. Znaczy na blisko, przepraszam. Spalę na blisko. Dobra. O kurde, panie, coś to było. Smokowałem i dał. Jadą. Rotuję już.
Już zostawił wam moc. Biegasz, no! Nic nie widzę, Jaro. Zgłaszajnie masz, Fago, za tobą! To się wydarzyło, ty. Może zobaczyć tam w to. Chyba też. Udało, ty. A nie wiem, czego nie słyszałem ogólnie. To jest złoto. Hit. Człowiek. No ale obroni się? No normalnie. No ona w ogóle nie wie cały czas, więc... Może się domyślać tylko. Chcę grać tam swoje. Twój frag, patrz, to jest, patrz, zostałem. Sajo, masz jedną peskę strzelić, ty. Jedną. Head, one tap. Wierzę w ciebie. Ja go tu bajtuję, pa. Ale one tap. Kurde, jakbym tak wiedział, to ja bym ci go nie zostawił. No myślałem, że... ja myślałem, że ty go zabijesz, no. No, wiedział. O, no, jest oj, na oj. Dobra, Pago, robisz to. No, Mateo. Nie dam rady. Dawaj. Młody Bągowski. Młody Bągowski teraz. Że co chodzi, takie zmyłki to są. Odpalił. A zostaw te granaty, młody Bągowski ma być. No. Mało to. Był. Godzinę gry wybieraliśmy. Jesteśmy już na żywo tutaj. Poszedłem dla stacji z kamerą brać. Jak tam pomysł się czujemy? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Trochę nam szkoda, że nie było zawodnika piątego. Czekaliśmy specjalnie dłużej, żeby ten piąty zawodnik bił, ale niestety się nie pojawił. No też nasz młody Pągowski miał problem z internetem przez chwilę, więc też chwila się przydała przerwy. Ale oni grali całkiem nieźle, jak na to, że byli we czterech i przegrali właściwie nie tym, że byli dużo słabsi od nas, tylko przegrali tym, że nie mieli piątego zawodnika, bo w kilku rundach pokazali, że potrafią grać w CS-a. No wyjątkowo u pana bardzo dobra forma była w tym meczu. Teraz pytanie, czy to jest przez to, że po prostu pan lepiej grał, czy słabszy zawodnik? Bo zrobiliśmy ankietę tutaj na stronie. No jednak tutaj widzowie zadecydowali, że to jest jednak słabszy tutaj przeciwnik był. Co pan, jak pan się do tego odniesie? Tak. Czyli Izak. Przeciwnik był słabszy po prostu? Nie, znaczy ja słabszy bardziej, ale... a co pan... Nie, dobrze, nie, bo pan dobrze grał po prostu, wyjątkowo tak. I po prostu wszyscy są w szoku. Nie, czy to coś na dłuższy okres, czy to był tak wyjątkowy skok formy? Nie, myślę, że po prostu moje treningi ostatnie przynoszą efekt po prostu, bo ostatnio spędzam dużo czasu faktycznie na aimbotsach, na treningami, na deathmatchu. Troszkę głośniej. Na deathmatchu spędzam dużo czasu i generalnie no to jakby dużo trenuję, ale myślę, że przede wszystkim to była kwestia luzu, bo wiedziałem, że Bago, wygramy ten mecz, skoro ich było czterech, to byłem wyluzowany, nie bałem się, bo wiedziałem, że czego nie zrobię, to i tak w końcu mecz wpadnie na nasze konto i dlatego po prostu myślę, że tego luzu było potrzeba, że ostatnio za dużo stresów, za dużo spięć, a teraz po prostu na luzie zagrałem i pokazywałem, że potrafię grać w CS-a. Czyli no raczej będzie awans, tak? Raczej będzie awans do wyższej ligi, jak pan to widzi? Tylko tak to widzę. Myślę, że nie bierzemy żadnej opcji pod uwagę. Chcemy awansować wyżej, chcemy wracać do SAMDL przynajmniej, albo i wyżej. Jasne, to powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słucham? Flashuję to. Wow! Wiesz go, Mateusz. Dobra, co masz? Ja mam. Ale jajca, ładnie. Podpiszesz, Paguś? No, tylko daj link. Słuchajcie, odpisuję na maila. Znaczy, bo dostałem ostatnio żurek, zamawiałem w niedzielę, nie miałem nic tego. Z kartonem. I tam miałem kawałek kartonu w żurku. I złożyłem zdjęcie i zrobiłem reklamację. No i bardzo opisałem dobrze. I słuchaj, co dostałem. Dzień dobry, Mateuszu. Serdecznie dziękuję za przesłanie wiadomości wraz z numerem zamówienia. A nie, to nie to. To Zalando. Czekaj, ale mam, bo nie ten mail mi się otworzył. Drogi kliencie, dziękujemy za wiadomość. Uprzejmie informujemy, że w celu weryfikacji sprawy skontaktowaliśmy się z restauracją i przekazaliśmy twoją reklamację. Lokal wyraził zgodę na zwrot 9 zł za żurek. Zwrot zostanie zaksięgowany na twoim rachunku bankowym w maksymalnie 10 dni roboczych. Bierz żur za darmo. Co żur za darmo, to moje, nie? A to ty zamawiałeś czy Stings? To chyba ja zamawiałem wyjątkowo. Bierz żur, Mateusz. Na standardzie, na B. Sandwich. Tu jest ten.
Muszę się odstosować. Co jest z tobą? Co się? No, jakieś bagna wchodzi. Teraz są jakieś dźwięki. Co jest? No. Nie wiem, czy coś jeszcze mam. Kur! Teraz my puścimy demony. Witam Ryan, witam gracza, dzięki za 10 miesięcy. Powiem, żebyś bardziej wkręcony, on się w ogóle teraz nie boi. Hush little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Tak, jeszcze coś było tutaj takie chyba. Jak się zgrało ty? Ja pierwszy jak się zgrało. Ale teraz to wyszło idealnie ty. Tak, jeszcze teraz obsrany. O Jezus. Które to było? A, to jest to. To jest to, nie? Ten troll. Ale spojrzał, czy jedzie na jego pociąg. No to było dobre. To było dobre teraz. I co ja mam teraz zrobić? No mnie to nie obchodzi. Zrywasz ze mną kontrakt. Nie wiesz, na co się piszesz. A skąd ty jesteś? Nie mogę podać mojej miejscowości. W ile te chłopaki by tu przyjechały? Pół godziny. Czyli z Krakowa są, albo spod Krakowa? Transport lotniczy, kolego. Desant. Znasz takie pojęcie? Jak w PUBG? Flashbang? Co to inne dzieło? Ty bzyluś, a ty sobie tam coś... Coś? Tak, powiedz tacie, że coś mam rodziny. No... Ja już się tłumaczyłem kilka tygodni temu, tacie. Że o 4 się żegnałem, zgasiłem lampy, napiłem się drinka jednego, wypiłem pół litry i nie wstałem na basen, bo wstałem do 14.30. Później babcia się na mnie drze. Babcia mnie namawia zawsze na picie, a teraz mówiła... A teraz mówiła, co ty tak pijesz ostatnio dużo, długo, bez umiaru? Mówię, nie wiem. Wiesz jak jest. Gwiazdą internetu jestem, to zachleję. Żartuję. Nie jesteśmy w drzewie, my jesteśmy w korzeniach drzewa. Zakorzenienie drzewa w ziemi tak wygląda. Dużo plączy tu jest. O, mi bateria pada. O, co to?
Głupi! Co to znaczy? Jebus... Disus? CO?! Morda. Ciasnawy skarpetek podarował 3 zł, aby zapobiec wąsa opętanie. Musisz wypowiedzieć proste zdanie, kiedy przyjdzie ochota to i wąskota wychrobota. Info od samego Albusa Dumbledora, co wygrano rundę, aby zapobiec wąsa opętanie. Kiedy przyjdzie ochota, to i wąskota wychrobota. Wąs, 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 został zakręcony. Wąs, 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 został pokonany. Kiedy przyjdzie ochota, to i wąskota wychrobota. Z drugiej strony i... no. Tak jak mówisz. Ty. A ty poznajesz srokę? Jaką srokę? Bo brzmi... troszkę na osiem też coś tam. Ma... Jest. Achtung! Achtung! Uciekaj! Ciu. Czekaj. 4 zgrzewki wody, elegancko. Nie wyjdę z domu już nigdy. Nie wychodzę. Tak o. A z Ajkosów mam jeszcze 10 paczek. Tych hiców.